27 sierpnia, w piątek, o godzinie 22.30 w Nowej Telewizji Warszawa. A teraz konkretnie, nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW ze Zbigniewem Romaszewskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Dobry wieczór Państwa. Nie o 22.30, ale o prawie 22.40 w programie Na Żywo, a teraz konkretnie witam Pana Zbigniewa Romaszewskiego. Proszę Państwa, rozmawiamy z człowiekiem, który jest legendą Solidarności, który jest legendą opozycji, z człowiekiem, który należał do pierwszych współtwórców Komitetu Obrony Robotników, który należał do pierwszych współtwórców regionu Mazowsza, Solidarności, z człowiekiem, który wraz z swoją żoną Zofią tworzył dziesiątki biur interwencyjnych, komisji interwencyjnych, jak to się nie nazywało. Oczekujemy Państwa telefonów. Razem z Jackiem Koskowskim będziemy odbierali numery pod telefonami 20 79 11 20 57 53. Bardzo prosimy o pytania do pana Zbigniewa Romaszewskiego. Zbigniew Romaszewski był fizykiem, ale jak powiedziałem, jest legendą. Była taka piosenka. Szum zagłuszarki to o Radomiu, jak o procesach mówią już brzeskich. Znowu jesteśmy z dala od miasta. Co też tam słychać u Romaszewskich? To cóż, dzisiaj to można powiedzieć, że jest przerwa w naszej działalności. Znaczy przerwa, nie. Działać to działamy obydwoje w tej chwili bardzo intensywnie, no bo jest okres kampanii wyborczej. Ja się ubiegam o stanowisko senatora z Warszawy. No natomiast żona, która jest dyrektorem Biura Interwencji Senatu, ma w tej chwili okres przygotowywania się do nowej kadencji. No niezwykle pracowity, bo jednak 16,5 tysiąca spraw, które napłynęły w poprzedniej kadencji, wymagają jakiegoś po prostu uporządkowania. No nie mówiąc już o wszystkich kwestiach organizacyjnych, no i za chwilę zacznie się to wszystko. No właśnie, czy czuje się pan bardziej człowiekiem politycznym, czy jak powiedziałem na początku, człowiekiem legendą, człowiekiem ze styropianu, jak można powiedzieć? Nie, proszę, ona się zawsze, nigdy takich pomysłów nie miałem, zawsze się czułem człowiekiem politycznym, który odnosi się do tego, co jest, chociaż bardzo sobie naprawdę cenię to, co było, no ale to jeszcze jak przejdę na emeryturę, będę miał czas powspominać. To były dużo przyjemniejsze czasy, na pewno. Był pan, czy jest pan nadal fizykiem, w roku 80 zrobił pan doktorat, odszedł pan od swojego zawodu, jak rozumiem, z czego teraz pan żyje? Proszę pana, no można powiedzieć rzeczywiście, że byłem fizykiem, powiedzmy, i to zadecydowało w gruncie rzeczy. Komuna o tym zadecydowała, że tym fizykiem przestałem być. Zresztą zadecydowała po prostu w jakiś sposób o dalszych losach. Bo kiedy wyszedłem z więzienia w 1984 roku, no wtedy dostałem no, po 4 latach praktycznie braku kontaktu z fizyką. Fizyka tak straszliwie leci do przodu, że żeby to nadgonić, to rzeczywiście trzeba no mieć jakiś handicap, jechać jakiegoś dobrego instytutu. Wtedy dostałem stypendium od profesora Shaulowa, laureata Nagrody Nobla do Stanford. Żona oczywiście miała pojechać ze mną jako osoba towarzysząca i wtedy postanowiono zrobić dowcip. Ponieważ żona nie miała żadnych środków na wyjazd i żadnego tego, więc tego żonie dano paszport, a mnie paszportu nie dano. No to decydowało o tym, że ja już fizykiem po prostu siłą faktu przestawałem być. Natomiast nie spodziewano się, że moja żona jest moją żoną po prostu i że już następnego dnia, że przypadkiem ktoś się nie rozmyślił, siedziała w samolocie i leciała do Stanów Zjednoczonych z ostatnimi naszymi 50 dolarami przy duszy, no i zdołała tam stworzyć dosyć potężny Polski Fundusz Praworządności, który pozwolił nam na zorganizowanie pomocy osobom represjonowanym przez cały okres stanu wojennego do 1988 roku. Rozumiem. Skąd polityk w naszym kraju powinien czerpać pieniądze? Proszę pana, skąd polityk powinien czerpać pieniądze? To jest bardzo poważny problem. Na przykład dla mnie bardzo poważnym problemem jest w ogóle problem na przykład finansowania partii politycznych. Po doświadczeniach włoskich, no warto by się może zastanowić, czy nie należałoby po prostu zacząć finansować partii
z budżetu państwa. To jest bardzo niepopularny pomysł, ale obawiam się, że może najzdrowszy, bo te nasze partie rzeczywiście startowały w gruncie rzeczy bez żadnych środków do działalności, na ogół ze starą maszyną do pisania i bez niczego. Działalność polityczna musi kosztować. No i stąd się rodziła się pokusa posunięć, o których legalności można różnie mówić. No właśnie, ustaliliśmy. Dlatego, proszę pana, jestem tutaj, taki pomysł, to zresztą wymyślił pan Jarski pomysł. To jest oparty na koncepcji finansowania kościołów w RFN-ie. Że każdy płaci ten swój podatek, prawda, do budżetu państwa, podatek od dochodów. I w tym podatku należałoby wyliczyć jakąś tam sumę, bo ja wiem, 5 tysięcy złotych czy 10 tysięcy złotych. No, trzeba by policzyć, ile ta działalność partyjna wszystkich partii może kosztować, ile one powinny mieć pieniędzy, żeby móc działać. Przy czym te pieniądze może zaznaczyć, na którą partię mają zostać przekazane. I w ten sposób co roku odbywałoby się głosowanie nad poszczególnymi partiami. Nie muszą być koniecznie partie parlamentarne. Ten lubi partię Wolność, to pisze sobie. Ten pieniądze jego dostaje partia Wolność, ten lubi sobie Unię Demokratyczną. Pieniądze jego dostaje Unia Demokratyczna. Za rok zmienił zdanie i tak dalej. Reszta pieniędzy, bo można oczywiście nie pisać przeznaczenia, to reszta jest potem dzielona proporcjonalnie do tych. To jest bardzo dobry pomysł, to jest taka weryfikacja w trakcie popularności wszystkich. Ustaliliśmy przed programem, że przez biuro interwencji prowadzone przez państwa przedagnienie Mazowsza przepłynęło przynajmniej 90% środków przeznaczonych na pomoc dla represjonowanych w okresie stanu wojennego i później. Czy pieniądze, które wpłynęły na ten cel do Solidarności, zostały pańskim zdaniem prawidłowo rozliczone? Proszę pana, ja mogę powiedzieć, trudno by mi się było do tego tak odnieść, ponieważ ja nie znam globalnej sumy, która została rozhodowana w Solidarności na te cele. Taka suma nigdy nie została podana. Ja wiem, że te wszystkie środki, które myśmy otrzymywali, te wszystkie środki zostały zresztą przez nas rozliczone. To jest któryś tam z numerów praworządności, gdzie ja to przedstawiłem. Na podstawie, no bo ja wiem, no myślę tak, kontaktów ludzkich, prawda, tych tak zwany szary człowiek, to w zasadzie, jeżeli chodzi o pomoc, jeżeli chodzi o grzywny, jeżeli chodzi o rekompensaty strajkowe, to dostawał ją w gruncie rzeczy za pośrednictwem Komisji Interwencji Praworządności. Uważa się pan za człowieka uczciwego? No chyba tak. A kto powinien decydować o uczciwości polityka? Uczciwości polityka? Jak to kto powinien decydować? On sam, ja myślę. To znaczy, że to znaczy, nie ma... Czy jest uczciwy, czy nie jest uczciwy, prawda? O swojej uczciwości każdy decyduje. Chodzi o to, czy o uczciwości polityka rozstrzygać ma wyłącznie głosowanie i to, czy za określone środki kupi określoną ilość głosów, czy też powinna być jakaś instancja, nie wiem, wyższa, która by polityków w sposób specjalny kontrolowała? Proszę pana, ja sądzę, że głosowanie jest takim najlepszym w gruncie rzeczy sposobem weryfikowania. Natomiast jest tutaj kwestia po prostu dostępu do informacji o polityku. I tutaj ja uważam, że polityk jest niestety taką osobą, skoro jest osobą publiczną. Wobec tego, decydując się być osobą publiczną, rezygnuje z części swoich praw do prywatności. I w związku z tym podlega dużo dalej idącej ocenie niż to. Swojego czasu kandydował pan na stanowisko prezesa Naczelnej Izby Kontroli. Czy to stanowisko, pańskim zdaniem, można łączyć z działalnością polityczną? Czy w ogóle to jest prawidłowa sytuacja, w której polityk stoi na czele? Proszę pana, w mojej koncepcji na pewno tak. Bo w mojej koncepcji Najwyższa Izba Kontroli, to znaczy ja byłem zdania, że parlament, to jest w moim przekonaniu ciągle i tego zdania się nie wyrzeknę, jednym z zadań parlamentu jest jednak kontrola rządu. Jeżeli ta kontrola rządu ma się w sposób faktyczny odbywać, no to nie może jej prowadzić po prostu 460 posłów nie posiadających żadnych narzędzi, bo w tym momencie zaczynamy mieć do czynienia po prostu z fikcją. I jeżeli ta kontrola ma być rzeczywiście faktyczna, to Najwyższa Izba Kontroli, która jest związana z parlamentem, w gruncie rzeczy powinna być jak najbardziej narzędziem tego parlamentu. Prawda? No w tym sensie na przykład marszałek
Sejmu. No, przepraszam, jest politykiem, a powinien zachowywać dostateczny... Przejdźmy do konkretów. Ostatnio pan prezes Kaczyński wszedł w proces z panem Lewandowskim, czy też pan Lewandowski? Pan Lewandowski wszedł, powiedzmy raczej odwrotnie. Odwrotnie. Proszę pana, ja uważam, że jest to po prostu niebywały precedens, bo jeżeli wszyscy dyrektorzy zaczną skarżyć wszystkich inspektorów NIK-u, że napisali o nich niepochlebnie w swoich raportach pokontrolnych, no to rzeczywiście to zacznie być kraj paranoi. No ja po prostu uważam, że sąd jest zdecydowanie instancją niewłaściwą do rozstrzygania tego rodzaju sporów. No i zresztą dosyć podobne stanowisko zajął w tej sprawie sąd apelacyjny, no co dla mnie było rzeczą zupełnie oczywistą, że nie można tego rodzaju sprawy rozpatrywać w sądzie w ciągu dnia w trybie ordynacyjnym. No przecież to absurd czysty. Mamy pierwsze pytanie. Właśnie. Ja może pana wpuszczę na antenę z tym pytaniem, Dorze. Proszę bardzo mówić za chwileczkę. Już jest pan antenie. Dobrze, panie. Ja mam takie pytanie. Wiem, że pan bardzo się starał, żeby zostać prezesem NIK-u. Nawet rezygnował pan ze stanowiska przewodniczącego Komisji Senackiej. Nawet ogłosił pan to publicznie z trybuny, że pan rezygnuje z tego stanowiska, dlatego że chce zostać prezesem NIK-u. Jest to w protokołach senackich. Następnie był pan bardzo krótko prezesem w Radzie Komitetu. Później pan został zdjęty ze stanowiska. Teraz już pan startuje, kandyduje na stanowisko senatora. Jakie pan ma cele pana działania? Proszę pana, ciągle ten sam cel publiczny. Zdecydowałem się, żeby się ubiegać o stanowisko prezesa NIK-u, ponieważ w zasadzie już od praktycznie końca 1989 roku było widać, przynajmniej z naszej perspektywy, z perspektywy Biura Interwencji Senatu, że procesy korupcyjne, procesy patologizacji naszego życia gospodarczego narastają i w związku z tym się zdecydowałem kandydować. Uważaj, proszę pana, i te procesy narastały i ta sprawa się po prostu do dzisiejszego dnia w gruncie rzeczy potwierdza. No ich rozmiary no, są w zasadzie powszechnie znane, więc tutaj chyba nie ma specjalnie o czym więcej mówić. Stąd byłem zdecydowany się tym zajmować. Do tej pory jestem ciągle zdania, że problem afer u nas niestety nie jest problemem już marginalnej patologii, a zaczyna być problemem po prostu w jakiejś mierze systemowym. Może pan wymienić główne afery? Proszę pana, to jest kwestia FOZ-u, to jest kwestia ArtB, to jest kwestia właściwie do końca niewyjaśniona, to jest kwestia podwójnego kursu rubla, podwójnego kursu marki, afera paliwowa, afera alkoholowa. No można jeszcze mnożyć. Mówił pan przed wejściem do studia, że w 1989 roku opuścił pan posiedzenie Komisji Krajowej Solidarności, Komisji Zebranie Wyborcze Solidarności. Nie, to żeśmy mówili sobie. To w momencie, w którym zostało podane rozliczenie finansów. W tej chwili widzę w pańskiej klapie znaczek Solidarności. Czy to powrót do organizacji? Czym dzisiaj dla pana jest Solidarność? Proszę pana, w zasadzie tym, czym była. Przynajmniej chciałbym, żeby była tym, czym była. To znaczy, ja uważam, że powrót do pewnych założeń, które przyświecały Solidarności, no to jest to, co może nas wyrwać z dość ponurej rzeczywistości, która nas otacza. A czym dzisiaj jest Solidarność? Czy związkiem kombatanckim, czy wręcz przeciwnie, jakimś związkiem oszołomów? Nie, Solidarność jest czymś nowym. Solidarność jest czymś nowym, czymś, co jest niewątpliwie związkiem, jest niewątpliwie organizacją, która w tej chwili zajmuje się obroną interesów tak zwanych pracowników najemnych, prawda? Czy określenie nowa nomenklatura ma pańskim zdaniem sens? Proszę pana, ja nie wiem, trudno mówić o nowa nomenklatura. No, nomenklatura to było coś, co było określane przez jedno centrum, prawda, którym był Komitet Centralny i Biuro Polityczne. W tej chwili tych centrów jest znacznie więcej. Natomiast rzeczywiście my się obracamy w kręgu pewnych elit politycznych, które mają... Właśnie, nasza liberalizacja nie postąpiła tak daleko, ażeby elity polityczne nie miały wpływów na gospodarkę. I w tej chwili problem, powiedziałbym, istnienia, określiłbym taką koalicję redystrybucyjną, no w dalszym ciągu jest aktualny, prawda? Dziękuję bardzo, słyszę, że mamy pytanie. Bardzo proszę. Mamy pytanie. Zaraz, to ja już pana mogę przełączyć, dobrze? Chwileczkę. Już proszę. Słyszymy pana, dzień dobry. Dzień dobry.
Proszę pana, ja jestem jednym z działaczy Solidarności jeszcze z ubiegłych lat i pana nazwisko niemalże romantycznie inspirowało mnie do różnych działań, również takich, może nie takich jak pan, ale w każdym bądź razie w rodzinie mam wiele wspomnień takich, bo to już od pokoleń szło. Dziadek legionista, ojciec Jakowiec, prześladowany po wojnie, a ja 53-54 lata, bez pracy 10 miesiąc i teraz, proszę pana, tego lepszego wypatruję w dalszym ciągu. W międzyczasie zostałem poturbowany przez bandziorów w celach ratunkowych i co to dalej mam wybudować? Czy to w dalszym ciągu tak będę chodził? Może teraz śmietniki już mnie doczekały, bo 12 miesięcy i na tym się zakończy moja działalność i w końcu jestem bardzo zawiedziony. Słucham tego wszystkiego, ale co to z tego wszystkiego wyszło? Z tej naszej mordeni. Jak to ma być dalej? Niech pan mi powie, co to ma być? No proszę pana, co ja mogę panu powiedzieć, co ma być dalej? Ja myślę, że to, co pan mówi, to jest mi z rzeczy dosyć dobrze znane i ja jestem tym również dosyć zaniepokojony, ale wydaje mi się, że tutaj powoływanie się na rządy Solidarności na przykład jest czymś zupełnym, jest tutaj akurat zupełnym nieporozumieniem, co się często wykorzystuje, że tu rządzi Solidarność. Tu Solidarność nie rządziła i Solidarność nie rządzi. Solidarność w zasadzie doprowadziła do upadku rządu właśnie między innymi z takich powodów. Solidarność jest w opozycji i Solidarność zamierza ten ład, ten system, który prowadzi do powstawania pewnego rodzaju oligarchii, ubożenia reszty społeczeństwa, z tym właśnie zamierza walczyć. No takie są zasadnicze elementy programu. 2079 11 2057 53. Czekamy na państwa telefony. Otrzymaliśmy kilka listów. Jacek Koskowski. Tak, więc jednym z pytań było, czy uważa pan, że powinniśmy zamykać granice przed napływem zachodniego kapitału i wschodniej emigracji? No może to pytanie jest o tyle aktualne, że teraz epidemie i problemy z chorobami, które przenikają, powoli zaczynają przenikać do naszego kraju. Jakie jest pana stanowisko w tej sprawie? Moje stanowisko jest przede wszystkim takie, że to jest jakieś nieporozumienie nagle powstało, bo nagle tutaj ojczyzna podjęła walkę z napływem emigrantów ze wschodu. Podczas gdy tak proporcjonalnie to 70% wszystkich cudzoziemców, którzy napływają do Polski, to są Niemcy. Więc może to nie o to jednak chodzi i nie na tym froncie należy podejmować tą walkę. To pytanie walkę, prawda? Mówi również o zachodnim kapitale właśnie. Jeżeli chodzi o zachodni kapitał, ja myślę, że tutaj, że przede wszystkim tu jest jedna rzecz. To nie jest kwestia napływu zachodniego kapitału, tylko to jest kwestia obrony interesów polskich. Bo ten zachodni kapitał oczywiście powinien napływać. Na czym polega? No, po prostu na czym polega? Na bardzo prostej rzeczy, że po prostu piekielnie trudno się buduje kapitalizm bez kapitału. Więc ten kapitał skończyć musi się po prostu wziąć. Natomiast on powinien napływać na takich warunkach, ażeby te warunki budowały państwo polskie i nasz dobrobyt. No taka jest najprostsza zasada. Natomiast to nie zawsze było przestrzegane. Skończmy ten wątek, dalsze pytania. Były jeszcze jakieś listy? Tak, było pytanie telefoniczne niedawno. Pan chciał, żebym je przekazał panu. Jaki jest pański stosunek do religii katolickiej, do kościoła? Proszę pana, no on ulegał różnym ewolucjom, jak bo ja wiem u wszystkich ludzi, którzy myślą. Podlegał momentom głębokiej wiary i zwątpieniom. Aktualnie na pewno jestem katolikiem, natomiast na pewno jestem daleki od jakichś takich, powiedzmy, od fanatyzmu. Cóż na ten temat więcej można powiedzieć? Ja swoją wiarę, prawda, traktuję dosyć prywatnie. Jest to coś bardzo mojego i dosyć w związku z tym trudno jest o tym mówić, a jeżeli to już trzeba, by to mówić w jakiejś atmosferze. Jest jeszcze jedno pytanie nawiązujące do tego, o czym przedtem panowie mówili. Andrzej, pytałeś się pana o karierę naukową. Tutaj jest pytanie, które może wybiega bardziej w przód, dlatego że pan stwierdził, że komuna jak gdyby przyczyniła się do załamania się pańskiej ewentualnej kariery naukowej. Natomiast pytanie dotyczy naszej obecnej sytuacji może i nauki w naszym systemie nowym. Czy zajął się pan polityką dlatego, że rola pracownika naukowego nie ma sensu w wywalczonym przez pana ustroju?
Proszę pana, nie no, polityką się przede wszystkim zajęłem wcześniej, bo po prostu w takiej sytuacji mnie postawiono, więc pytanie jest po prostu, ma charakter złośliwy, jakby ktoś nie słuchał tego, co mówiłem. Nie, to jest listowe, także... Także tutaj to jest oczywiste. Ale jak pan widzi rolę... Natomiast... Warunki uprawiania nauki. Warunki uprawiania nauki w tej chwili rzeczywiście w Polsce są dosyć trudne, jeżeli chodzi o moich kolegów. Na przykład funkcjonowanie fizyki w tej chwili w Polsce to ma głównie opiera się na tym, że oni pół roku spędzają na zachodzie, gdzie zarabiają, żeby potem móc wrócić i pracować. Więc tak to się odbywa. Oczywiście nakłady na naukę są w tej chwili bardzo niskie. No i cóż. Mamy kolejne pytanie od telewidza. Bardzo proszę. Nie wiem, czy to pan na pewno, ale wydaje mi się, że tak, że pan podjął kiedyś problem zaliczenia rencistą okresu pobierania renty do wieku emerytalnego jako okresu równorzędnego z zatrudnieniem. Czy pan będzie ten temat kontynuował w swojej działalności senatorskiej? Proszę pana, to na pewno nie ja, bo ja nie jestem specjalistą w tych sprawach społecznych, sprawach socjalnych. Natomiast sądzę, że to należałoby chyba tak rozwiązać. Po prostu tyle mogę powiedzieć i w ramach związku będziemy starali się do tego doprowadzić. Dziękujemy. Wypłynęła kwestia Senatu. Trzeba dotknąć tej sprawy. W każdym razie przez dwie kadencje był pan senatorem. Czy taka instytucja jak Senat, wywalczona, jak pamiętamy, przy okrągłym stole, ma sens pańskim zdaniem, czy może powinna się przekształcić na przykład w Izbę Samorządową? Ależ nie, ona ma bezsprzecznie sens w tym kształcie, w którym ma. I to ten sens w moim przekonaniu w tej chwili to widać zresztą bardzo wyraźnie. No przede wszystkim z jednego powodu, że jednak Senat jest wybierany w wyborach większościowych, a wobec tego społeczeństwo wybiera tych ludzi, których chce, a nie odbywa się to w ten sposób, że społeczeństwo głosuje na jakieś lepsze lub gorsze programy, bardziej pasujące lub mniej pasujące temu, co się w przyszłości będzie realizowało, a kierownictwa partii wyznaczają posłów, a jeżeli by jeszcze nie wybrali, to i tak z listy krajowej mogą wejść. A czy parlament dwuizbowy nie jest jednak mniej sprawny? Proszę pana, wie pan, demokracja jest w ogóle niesprawna. Najprostsze jest po prostu postawić jednego dyktatora, tylko że wtedy to się okazuje, że dopiero wtedy to nie jest sprawne. A co pan myśli? Natomiast ja chciałem powiedzieć po prostu o jednej rzeczy, że jedna jest kwestia sposób wybierania, a wobec tego ci senatorowie są odpowiedzialni przed swoimi wyborcami. Z tymi wyborcami muszą się liczyć. W związku z tym są znacznie mniej zależni od wszelkich układów. Żeby skończyć ten wątek, co pan myśli o idei Izby Samorządowej? Dobra, nie, źle myślę, proszę pana, źle myślę. Dziękuję. I druga sprawa, proszę pana, która jest niezwykle tutaj ważna, to jest kwestia tego, że Senat jest instancją, która nie jest w ogóle związana ze sporami o władzę wykonawczą. I w związku z tym nad ustawami może trwać po prostu merytoryczna dyskusja, której często w Sejmie nie ma, ponieważ zastępuje ją montowanie układu 50% plus 1. Temu się da wojewodę, tamtemu wiceministrowi. Dziękuję. Kolejne pytanie. Te mechanizmy w Senacie nie działają. Dobry wieczór, panie senatorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przemysław Gintrowski z tej strony. Bardzo miło. Tam. Panie senatorze, na początku chciałbym wyrazić głębokie wyrazy szacunku i podziękowania za pana postawę w dzisiejszych czasach. Jak sam pan powiedział, dużo bardziej skomplikowanych niż te przed paru lat. Natomiast mam do pana senatora następujące pytanie. Otóż prezydent Jelcyn, jak wszyscy wiemy, przywiózł z Moskwy pewne odtajnione dokumenty. Chciałbym spytać, nie wiem, czy pan senator się z nimi zaznajomił, na ile, a jeżeli pan zna te dokumenty, to na ile one i czy w ogóle zmieniły stosunek do postawy generała Jaruzelskiego? Proszę pana, ja tych dokumentów nie widziałem tyle, co wczoraj pokazywano w dzienniku, w wiadomościach. To właśnie moja znajomość tych dokumentów. Natomiast ja muszę panu powiedzieć, że moja po prostu... Dla mnie to nie było odkrycie. Moja, że tak powiem, polityczna intuicja mówiła mi dokładnie to samo zawsze już w 1982 roku. To znaczy, po prostu ja uważałem za całkowicie nierealne w istniejącej rzeczywistości politycznej przesunięcie miliona do 2 milionów
wojsk radzieckich o 500 kilometrów na zachód. To naruszało całkowicie układ równowagi w Europie i zarówno Europa, jak i Stany Zjednoczone musiałyby w tym czasie dosyć ostro protestować, a koniec końców Związek Radziecki już był w tej sytuacji ekonomicznej, w której był. To już się wtedy wszystko waliło i podejmowanie takich kroków ze strony Związku Radzieckiego, który ja zresztą dosyć dobrze znam, bo ja się problematyką radziecką zajmowałem, no w moim przekonaniu było po prostu nierealne. Że tu bardziej chodziło przy wprowadzaniu stanu wojennego, bardziej chodziło o obronę interesów naszej nomenklatury, która była wyrzucana z zakładów pracy i o opanowanie tego wszystkiego niż o problem Rosjan. Żeby pociągnąć wątek makropolityczny, jak dużo pańskim zdaniem mamy jeszcze jako naród spokoju, to znaczy możliwości decydowania bez interwencji jakichkolwiek sąsiadów ze wschodu, zachodu, południa? To trudne pytanie. Ja zawsze szacuję na jakieś 5 do 10 lat. Dziękuję. Konkretna odpowiedź. Mamy kolejne. Proszę bardzo. Dobry wieczór panu. Pan przed chwilą się przedstawił, że pan jest katolikiem. Ja również jestem katolikiem. Ja mam tego rodzaju wątpliwości, bo mnie się wydaje, że Kościół nie poparł lustracji, obawiając się, że w swoich szeregach odnajdzie wiele osób, no, w pewnym sensie wątpliwych. I moje pytanie dotyczy tego, czy to był błąd, czy nie, ze strony oczywiście Kościoła. Proszę pana, ja przede wszystkim uważam, że jeżeli chodzi o lustrację, to są w moim przekonaniu ona ma właśnie dwa zasadnicze problemy. Jeden problem to jest problem, powiedzmy, natury i w jakiś sposób moralnej. To jest po prostu problem odpowiedzialności polityka i to polityka za swoje życie, bo ja uważam, że polityk odpowiada za swoje życie. To jest pierwsza sprawa. Stąd ta potrzeba rozliczenia tych osób, które zajmują stanowiska publiczne, dla mnie jest dosyć oczywista. Druga sprawa to jest kwestia bezpieczeństwa państwa. Ja nie sądzę, żeby te dwie kwestie akurat dotyczyły bezpośrednio Kościoła. Czas nasz powoli się kończy. Ostatnie pytanie od telewizora. Jest jedno pytanie. Proszę bardzo. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr Smulski. Panie senatorze, pan się prześlizgnął nad jednym pytaniem do tej pory. Tak, słucham, chętnie odpowiem. Padło takie pytanie, z czego pan teraz żyje. Ja chciałbym je uzupełnić o jeszcze jedno, znaczy poszerzyć o jeszcze jedno pytanie. Ile w ubiegłym roku podatków pan zapłacił? Proszę pana, ja właściwie muszę panu powiedzieć, że ja nie wiem, ile podatków zapłaciłem, bo ja zawsze pracowałem w instytucjach, które mnie rozliczały z podatku i ten. Ja po prostu od 89 roku byłem senatorem i korzystałem z ryczałtu senackiego. Także ryczałt senacki i dieta to były moje dochody, od czego jest po prostu odprowadzany podatek już automatycznie przez Kancelarię Senatu. No i tym pytaniem chyba musimy zakończyć. Czas się skończył. Dziękujemy panu Romaszewskiemu. Nie używamy w tej chwili tytułów. Dziękuję ci, Jacku. Dziękuję państwu za telefony. Naszym najbliższym gościem za tydzień pan profesor Andrzej Stelmachowski. Zapraszam do pisania listów, zapraszam do telefonów w piątek w A, teraz konkretnie.